Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Chomik europejski to krępe, nocne saki z rodziny chomikowatych, charakteryzujące się małymi. Krótkimi kończynami oraz unikalnymi torbami policzkowymi, służącymi do przechowywania pokarmu. Ich futro na grzbiecie ma barwę brązową, natomiast od spodu jest czarne, z żółto-białymi plamami na policzkach i za uszami oraz z białymi stopami. Występują również osobniki o barwie całkowicie czarnej lub z białą domieszką. Chomiki są znane z tego, że mogą być poważnymi szkodnikami upraw, szczególnie w pobliżu pól pszenicy. Gdzie kopią głębokie nory z komorami magazynowymi na zapasy pokarmu i sypialnie. Chomik europejski jest dużym przedstawicielem swojego gatunku, osiągając długość ciała 20 do 34 cm, wagę 400 do 700 g, przy czym ogon mierzy od 3 do 6 cm długości. Charakteryzują się stosunkowo długim okresem życia, który może wynosić do 8 lat. Ich budowa fizyczna oraz parametry czynią z nich zwierzęta o imponującej zwinności i zdolnościach adaptacyjnych, przystosowane do życia w różnorodnych warunkach środowiskowych. Chomik europejski ma wszechstronną dietę, która obejmuje zielone części roślin, nasiona, owady oraz ślimaki. Te gryzonie są znane z gromadzenia zapasów pokarmu w swoich podziemnych magazynach, które mogą zawierać nawet kilkanaście kilogramów ziarna, przygotowując się w ten sposób do zimy. Są one także częścią łańcucha pokarmowego, stanowiąc pokarm dla różnych drapieżników, w tym dla ptaków szponiastych i niektórych ssaków. Chomik europejski zamieszkuje otwarte tereny, takie jak pola, tereny trawiaste i łąki, preferując głównie stepy wschodniej Europy oraz zachodnią część Azji. W Polsce gatunek ten jest dość pospolity, choć obecnie jego populacja ulega zmniejszeniu. Chomiki te unikają piaszczystych gleb i często można je spotkać w niedużej odległości od upraw pszenicy, gdzie tworzą charakterystyczne wysokie kopce przy wejściach do swoich nor. Chomik europejski należy do domeny Eukariontów, królestwa Zwierząt, typu Strunowców, gromady Ssaków, rzędu Gryzoni, w rodzinie chomikowatych. Jest to klasyfikacja podkreślająca ich ewolucyjne powiązania z innymi gatunkami oraz miejsce w naturalnym porządku biologicznym. Jego przynależność systematyczna odzwierciedla unikalne cechy morfologiczne i etologiczne, które odróżniają go od innych gryzoni. Peace. <laughs>